Cześć moi drodzy, tutaj Bartek i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku W Cieniu Książek, czyli w naszej serii, w której to będziemy przyglądać się książkom, które niedawno miały swoją premierę lub takim dziełom, które te premiery będą miały w niedalekiej przyszłości. Powiem wam szczerze, że o takiej serii myślałem już od jakiegoś czasu i stwierdziłem, że z chęcią się za nią wezmę, tym bardziej, że mamy już dwie podobne takie serie, czyli Co w anime piszczy, czyli przegląd tytułów anime, robię go zawsze na początku miesiąca. Drugą taką serią jest Tak, tak, to muzyka, czyli muzyczny przegląd albumów muzycznych, również tych, które będą miały swoją premierę. I pomyślałem, że skoro mam już przeglądy o anime i o muzyce, to warto byłoby taki przegląd zrobić o książkach. I ów przegląd będziemy robić za pośrednictwem strony gandalf.com.pl, internetowej księgarni, z której korzystam już od kilku lat. Całkiem sporo książek kupiłem właśnie za pośrednictwem tej strony, między innymi Drogę Królów, chociażby książkę Małe Życie Hani Yanagihary i jeszcze trochę tych tytułów jest i pomyślałem, że właśnie tutaj będziemy zaglądać i patrzeć, co to za ciekawe książki na stronie Gandalf się ukazują, a także oczywiście również w innych księgarniach internetowych. I na dzisiaj w ramach pierwszego odcinka przygotowałem 12 takich książek, także mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Jak zawsze zapraszam do komentowania już na samym początku, na jakie książki wy czekacie najbardziej, co czytacie obecnie, to zawsze mnie ciekawi. I pierwszą książką, o jakiej chciałbym z wami porozmawiać, jaka wydaje mi się całkiem interesująca, to książka Zamieć polskiego pisarza Adama Cioczka. Wydawnictwo Sonia Draga, ilość stron 320. Rzućmy okiem tutaj na szczegółowe informacje. Sensacja, thriller, książka psychologiczna, która została wprowadzona do obiegu, tak to powiedzmy, 9 listopada roku 2018, czyli nie tak dawno temu. Jeśli chodzi o Adama Cioczka, to ów pisarz pisał scenariusze do polskich seriali i książka Zamieć nie jest chyba jego debiutem. Tutaj możemy przeczytać, mamy wypowiedź Andrzeja Seweryna, polskiego aktora. Przeczytajmy: Zamieć Adama Cioczka mnie zachwyciła. Lubię gubić się w zamieci jego bohaterów. Dobrze się tam czuję. W zamieci pragnienia autentyzmu i spełnienia. Pragnienia wolności. Ludzie, których spotykam w tej zamieci, są tajemnicą, jak każdy z nas. A jeśli chodzi o fabułę, to ona przedstawia się całkiem interesująco. Zamieć odsłania losy trzech osób, które nagle przepadają bez śladu. Łączy je wspólna nić. Piotr wraz z policją i jasnowidzem poszukuje syna studenta, który nie wrócił z nocnej imprezy. Kto urywa rzeczywisty przebieg wydarzeń? Po 20 latach pogodnego małżeństwa Basia tropi życie męża, odkrywając czyny i postawy, których przed jego zniknięciem nie podejrzewała. Janek, wnuk słynnego alpinisty, na kilka dni przed maturą ucieka z domu. Dlaczego narzuca sobie tę przedwczesną, pełną zagrożeń inicjację w dorosłe życie? Książka jest misternym portretem psychologicznym zaginionego i poszukującego. Lustrem, w którym przegląda się złudna i powierzchowna wiedza o naszych najbliższych. Przyznajcie, że ten opis jest całkiem interesujący. Tutaj mamy ocenę 6 z 3 głosów. Książka niedawno miała swoją premierę, także stąd pewnie ta póki co nikła ilość, ale są to głosy pozytywne, także warto zwrócić na to uwagę. Ja osobiście będę miał tę książkę na uwadze, poczekam, jakie oceny będzie jeszcze zbierać w przeciągu, załóżmy, najbliższego miesiąca. Ale przyznajcie, że opis brzmi interesująco. Jeśli ktoś lubi książki sensacyjne, thrillery psychologiczne, to myślę, że ilość stron też wydaje mi się zachęca. 320, bo nie wszystkie osoby lubią czytać powieści 500-stronicowe, 600. Także myślę, że ilość stron nie powinna stanowić problemu. W każdym razie książka Zamieć Adama Cioczka, moim zdaniem pozycja, na którą warto zwrócić uwagę. Lecimy dalej, nie marnujemy czasu. I drugą z książek, o jakich chciałbym
jakie chciałbym wam przedstawić, to książka Outsiderzy. Książka Susan Eloise Hinton, amerykańskiej pisarki. I książka Outsiderzy ukazała się w roku 1967, czyli 51 lat temu. To jest wydanie, wiadomo, polskie, wydawnictwo w ogóle Zysk i Ska. I autorka, czyli pani Hinton, pisała Outsiderów, co jest bardzo ciekawe, między 15 a 16 rokiem życia, będąc w liceum, i z tego co przeczytałem, książka jest omawiana właśnie w szkołach, co też jest ciekawe, w amerykańskich szkołach jako lektura. I też jeszcze jako taka ciekawostka, na podstawie jej książki Rumble Fish Francis Ford Coppola, znany amerykański reżyser, który wyreżyserował przede wszystkim trylogię Ojciec Chrzestny, nakręcił film, właśnie Rumble Fish, na podstawie jej książki. Szczegółowe informacje, 216 stron, książka trafiła do obiegu 9 listopada dla dzieci i młodzieży, literatura dla nastolatek, literatura młodzieżowa, ale też czuję, że książka właściwie dla wszystkich. Przeczytajmy, nigdzie nie jest dobrze i wszystkich coś gryzie. Dzięki temu wiemy, że żyjemy naprawdę. Ta amerykańska młodzieżowa powieść na miarę buszującego w zbożu Salingera została napisana przez autorkę w wieku 16 lat, tak jak mówiłem, i do dziś jest jedną z najchętniej czytanych lektur szkolnych w Stanach Zjednoczonych. Outsiderzy opowiadają historię rywalizacji dwóch młodzieżowych gangów wywodzących się z odmiennych klas społecznych. Poruszające losy dzieci ulicy uczą wartości i przyjaźni, ale także prowokują do refleksji nad społeczną sprawiedliwością. Dlatego sięgają po nie zarówno młodzi, jak i dojrzali czytelnicy. Nowe wydanie tej nieprzemijającej klasyki, będącej również inspiracją kultowej filmowej adaptacji Francisa Coppoli z lat 80., czyli on jeszcze wyreżyserował Outsiderów. Myślałem, że tylko Rumble Fish, to coś mi umknęło. Przypomina polskim czytelnikom bohaterów, z którymi żal się rozstawać nawet na ostatnich stronach. Myślę, że dla młodzieży też swoją drogą fajna okładka, podoba mi się bardzo ten rysunek. Nigdzie nie jest dobrze i wszystkich coś gryzie, dzięki temu wiemy, że żyjemy naprawdę. Coś w tym jest. Wydaje mi się, że dla dzieci, dla młodzieży, no bardziej dla młodzieży, myślę, że właśnie powinna zaciekawić nastolatków ta książka, swoją drogą coraz bliżej święta, także może ktoś, jakiś rodzic, który to ogląda, to może postanowi na przykład Outsiderów kupić dla swoich dzieci, kto wie. Wydaje mi się, że całkiem warto, to jest oprawa twarda, cena nie jest tutaj jakaś wygórowana, także zdecydowanie myślę, że Outsiderów, z Outsiderami warto się zapoznać i myślę, że kiedyś to zrobię. Lecimy dalej, pora na trzecią książkę, o jakiej chciałbym tutaj porozmawiać, tylko niech ja ją odnajdę. Mam tę książkę, oto i ona. Jest to książka Elżbiety J. Kokuli, zatytułowana Ostatnia miłość marszałka Eugenia Lewicka. Pomyślałem, że już pomijając fakt, że książka przedstawia się naprawdę interesująco, niedawno, kiedy nagrywam ten materiał, kilka dni temu obchodziliśmy stulecie niepodległości Polski, a pan Piłsudski przyczynił się do tej niepodległości niepodważalnie, więc z racji też tego pomyślałem, że tę książkę przedstawię, ale naprawdę prezentuje się interesująco. Nie wiem, czy będę wam tutaj czytał cały ten opis, on trochę zajmuje. Rzućmy jeszcze okiem na szczegółowe informacje, zanim do tego przejdę. Biografie i wspomnienia, biografie to gatunki, nie jest to gruba książka, 192 strony i wprowadzono ją 8 listopada. Historia nowoczesnej i postępowej kobiety, czyli tej Eugenii Lewickiej, która oczarowała Józefa Piłsudskiego. Jej tajemnicza śmierć do dziś pozostaje zagadką. Czy było to samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek, czy umyślne otrucie? I tutaj właśnie w tym opisie mamy. Poznali się w sanatorium w Druskiennikach. Głos niedawnego dyktatora już nie liczył się tak jak dawniej. Przy zatrudnionej w uzdrowisku Eugenii Lewickiej Piłsudski odzyskiwał siły. Życiowa energia, entuzjazm, wykształcenie i sukcesy tej kobiety wywarły na nim ogromne wrażenie. Wygląda, że to była naprawdę interesująca postać, ta Eugenia Lewicka. Kiedy Lewicka zamieszkała w Warszawie, marszałek bywał u niej częstym gościem. Jego kontakt z młodą lekarką dla nikogo nie był tajemnicą.
I tutaj właśnie ostatni akapit, przedostatni. Kiedy nieprzytomną kobietę przewieziono do szpitala, gdzie po dwóch dniach zmarła, stwierdzono zatrucie nieznanymi środkami chemicznymi. Niektóre gazety sugerowały, że pomyliła się w ilości przyjętego środka nasennego. Czy jednak nie wydaje się dziwne, że zażyła go przed pójściem do pracy, gdzie ją znaleziono? Także tak się prezentuje ta książka, ten opis, naprawdę interesująco. A jeśli chodzi o autorkę, panią Elżbietę J. Kokulę, to jest to głównie autorka książek dla młodzieży i pracuje od lat jako szkolny pedagog. Takich informacji się dowiedziałem. Ostatnia miłość marszałka Eugenia Lewicka. Książka prezentuje się moim zdaniem naprawdę ciekawie. I podejrzewam, że osoby, które interesują się życiem Józefa Piłsudskiego, myślę, że na pewno po nią sięgną, jak znam życie. Książka trafiła do obiegu, będę to mówił. Wprowadzono ją 8 listopada, oczywiście tego roku. Czy na tej stronie jest książka, którą chciałbym wam przedstawić? A proszę was, jest takowa książka, chociaż to jest, słuchajcie, bardziej komiks. Chyba tak bardziej można o tym mówić, albo książka ilustrowana, może tak. Guilherme Petreca, książka nosi tytuł Je. Zwrócił uwagę na tę okładkę, która od razu zwróciła moją uwagę. Jest po prostu narysowana kapitalnie. Szczegółowe informacje, ilość stron 176, wprowadzono 7 listopada tego roku, kategoria komiks, graphic novel, inne. O czym jest Je? Jest to baśń o dojrzewaniu, a może historia o kiełznaniu strachu, albo powieść o nieprawdopodobnych przygodach chłopca nazywanego Je. A może obrazkowa powieść Drogi, tyle że zamiast amerykańskich autostrad mamy krainy cudownej wyobraźni Guilherme Petreki. 176-stronicowa, brawurowo narysowana powieść graficzna autorstwa ledwie 26-letniego wówczas Petreki jest prawdziwą perłą znalezioną na przepastnym brazylijskim rynku księgarskim. Tutaj już może wszystkiego nie będę czytać. Zawsze będziecie mogli sami tutaj zwrócić uwagę, ale chociaż to jest ten fragment jeszcze, znajdziecie tu odrobinę mistycyzmu przywodzącego japońskich mistrzów animacji z Hayao Miyazakim na czele, czyli z jednym albo nawet chyba z najwybitniejszym reżyserem anime w historii. Sento Chihiro no Kamikakushi, Spirited Away, Księżniczka Mononoke, Mononoke Hime to między innymi tytuły, które pan Miyazaki wyreżyserował. Tutaj jeszcze mamy sam informację. Sam autor już podbija świat. Polskie wydanie obsypanego nagrodami w Brazylii autora jest pierwszym z zagranicznych. O proszę. I będzie jeszcze ta książka wydawana w USA i Kanadzie. Naprawdę zwróciła moją uwagę okładka. Potem zobaczyłem jeszcze w internecie inne rysunki pana Petreki i jeśli ona fabularnie prezentuje się chociaż w połowie tak dobrze jak te rysunki, to naprawdę może być coś interesującego dla fanów komiksów i takich raczej przygodowych, życiowych fabuł, może tak powiedzmy. To wydaje się pozycja wręcz obowiązkowa. Guilherme Petreca, wydawnictwo Mandioka, tytuł książki Je. Można ją kupić na stronie Gandalf. To chyba podejrzewam, że jest wprowadzono tak, że dotyczy to tego Gandalfa, a nie ogólnie tylko polskiej premiery. Od 7 listopada jest tutaj owe dzieło dostępne. Lecimy dalej, pora na kolejne dzieło. Tutaj mam przed sobą jeszcze listę i wydaje mi się, że to będzie dzieło naprawdę interesujące. A jest to książka zatytułowana Jacek, napisana przez panią Annę Bikont i panią Helenę Łuczywo, wydawnictwo Agora, 744 strony, czyli pokaźne dzieło. Jest to książka o panu Jacku Kuroniu, biografia i wspomnienia, biografie takie są właśnie kategorie. Od 5 listopada można tę książkę zakupić i tutaj mamy opinie na temat książki, na temat pana Kuronia, takich osób jak pan Adam Michnik, pani Agnieszka Holland, pan Karol Modzelewski i pan Andrzej Friszke. Ja zanim przeczytam jedną z tych może opinii, chociaż jakiś fragment, to powiem może coś o autorkach, czyli pani Bikont była w zespole tygodnika Mazowsze, czyli w największym piśmie podziemnej Solidarności.
i była również związana z Gazetą Wyborczą, a pani Helena Łuczywo, dziennikarka, redaktor naczelna tygodnika Mazowsze i zakładała także Gazetę Wyborczą. Też widziałem, że obydwie panie, w szczególności pani Helena Łuczywo, naprawdę była docenianą dziennikarką, obecnie jest na emeryturze. Także naprawdę dwie panie, które w polskim dziennikarstwie odcisnęły swe piętno, a jeśli chodzi, oczywiście w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, a jeśli chodzi o pana Kuronia, no to myślę, że słyszał o nim każdy. Gwoli przypomnienia, polityk, jeden z przywódców opozycji w czasach PRL-u, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników. Także naprawdę postać o bogatym, bogatym życiorysie i w sumie nie dziwię się, że ta książka powstała i że jest tak liczna. Przeczytajmy może tutaj chociaż fragment wypowiedzi pana Adama Michnika na temat pana Kuronia. Jacek Kuroń, najwybitniejsza, być może najciekawsza, być może najbardziej wielobarwna z pewnością osobowość opozycji demokratycznej w latach 1964-1989. Niejednokrotny bywalec więzień i niejednokrotny minister w polskich rządach. Człowiek już za życie owiany legendą. To o nim opowiada ta książka, ale też okrętej, choć klarownej, drodze Jacka od młodzieńczego zaangażowania w komunizm do heroicznej działalności na rzecz wolności Polski i wolności człowieka w Polsce. Dowiadujemy się wreszcie, skąd się wziął Jacek Kuroń, z jakich tradycji rodzinnych czerpał swój system wartości. To opowieść o człowieku wielkiego serca, wielkiej odwagi i szczególnego magnetyzmu. Umiał wyzwalać w ludziach to, co było w nich najlepsze. Fascynująca lektura. I tutaj tak jak w wypadku Józefa Piłsudskiego, myślę, że fani, można tak powiedzieć, może bardziej zwolennicą osoby Jacka Kuronia, jego działalności na pewno będą, wydaje mi się, że spokojnie sięgną po tę książkę. Też wydaje mi się, że to jest dobry prezent. Jeśli wie każda z tych książek, o których mówię, dobry prezent świąteczny, albo nawet nie musi być świąteczny, bezokazyjny prezent. Książka Jacek, mnie osobiście ona bardzo zainteresowała. Od 5 listopada można ją kupić i wydaje mi się, że to naprawdę może być jedna z najlepszych biografii, jakie w roku 2018 trafiły na polski rynek wydawniczy. Pozwólcie, że napiję się troszkę wody. O, już od razu lepiej. I przechodzimy do kolejnej książki. To będzie książka numer 6 i mamy ją również na tej stronie. Jest to książka Kobieta w bieli, autorstwa Wilkiego Collinsa, wydawnictwo MG, ilość stron 650. Sensacja, kryminał, detektywistyczne, klasyka kryminału. Od 5 listopada takie wydanie można kupić. I zanim tutaj przejdziemy do informacji na temat fabuły książki, to parę informacji na temat autora, o którym osobiście słyszałem i słyszałem również o tej książce. Kobieta w bieli ukazała się już dosyć dawno temu, słuchajcie, bo w roku 1860 i autor ma na swoim koncie, dalej ma 30 powieści, ponad 60 opowiadań i 14 dramatów. I Kobieta w bieli jest uznawana, z tego co mi wiadomo, za chyba najbardziej znaną jego powieść i jedną też z najlepszych właśnie tego autora. Jedna z pierwszych powieści kryminalnych i powszechnie traktowana jako jedno z najpiękniejszych z gatunku powieści sensacyjnej. Mistrzowski przykład fikcji detektywistycznej z bohaterem Walterem Hartrightem, może być tak, stosującym wiele technik śledczych późniejszych prywatnych detektywów. I tutaj przeczytajmy na temat, troszkę na temat fabuły. Walter Hartright, młody nauczyciel rysunku podczas wędrówki z Hampstead do Londynu, późnym letnim wieczorem spotyka tajemniczą kobietę całą ubraną w biel, najwidoczniej w tragicznym położeniu. Pomaga jej dotrzeć do Londynu, ale później dowiaduje się, że uciekła ze szpitala psychiatrycznego. Następnego dnia podróżuje na północ do
Limeridge House, ponieważ został wynajęty jako mistrz rysunku dla mieszkańców tego domu, czyli Laurie Fairley, bratanica gospodarza domu, i Marianne Halcomb, jej oddanej przyrodniej siostry. Kilka dni po swym przybyciu Hartwright uświadamia sobie, że Laura jest zadziwiająco podobna do kobiety w bieli o nazwisku Anna Catterick. Umysłowo upośledzona Anna mieszkała przez jakiś czas w Cumberland jako dziecko i była bardzo przywiązana do matki Laury, która zawsze ubierała ją na biało. Walter i Laura, z angielskiego tak lepiej wymówić, szybko się w sobie zakochują. I tutaj dalsze informacje, które może już by za dużo straciły, tak trochę mi się wydaje. W każdym razie wydaje mi się, że opis prezentuje się niezwykle interesująco i nie wykluczam, że z tą książką się kiedyś zapoznam, chociaż osobiście nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem thrillerów, kryminałów, raczej pociąga mnie inna literatura, a tutaj widzę, że tam jakiś wątek miłosny się pojawia i jeśli ten wątek miłosny dosyć mocno się przebija, to Kobieta w bieli powinna mi się na pewno spodobać. Przypominam, Wilkie Collins, Kobieta w bieli, książka po raz pierwszy ukazała się w roku 1860, czyli naprawdę już jakiś czas temu, a od 5 listopada takie wydanie możecie dostać, kupić i zapoznać się z tym dziełem. Kolejna książka autorki, na temat której, powiem wam, nie słyszałem nic wcześniej. Autorka nazywa się Ananda Devi. Jej książka to Zielone Sari, ilość stron 240, wydawnictwo W podwórku, proszę, jaka nazwa. Kategoria literatura piękna, powieść społeczno-obyczajowa, czyli takie gatunki, które osobiście bardzo lubię. Od 4 listopada można tę książkę kupić. I jest to pisarka, jeśli chodzi o Anandę Devi z Mauritiusu. Przeczytajmy fabułę. Na temat fabuły. Przeczytajmy fabułę, w ogóle bez sensu. Dom w sercu Mauritiusa. W jego wnętrzu stary, umierający doktor i trzy kobiety. Córka, wnuczka i żona, której śmierć przed laty stała się największym rodzinnym tabu, skrzętnie przemilczaną tajemnicą. Doktor przez całe życie sprawował wobec swojej rodziny niepodważalną władzę domowego tyrana i cynicznego manipulatora. Teraz na łożu śmierci, we wspomnieniach, rozmowach oraz monologach podejmuje być może ostatnią próbę odtworzenia i utrzymania dawnej uprzywilejowanej pozycji patriarchalnego despoty. Zielone Sari to pierwsza powieść Anandy Devi przełożona na język polski. Zaliczana jest do najważniejszych i najbardziej oryginalnych utworów maurytyjskiej pisarki. Ukazała się pierwotnie w wydawnictwie Gallimard w roku 2009 w prestiżowej serii Collection Blanche, może tak. Przepraszam bardzo, od wymawiania Blanche mi się zachciało kasłać. W 2010 roku została wyróżniona nagrodą... O jest, tego nie będę już czytał i się nie będę uśmieszał. W każdym razie przyznajcie, że opis, znaczy nie zmuszam was do tego, żebyście przyznawali to, ale osobiście wydaje mi się, że prezentuje się interesująco. Tak po tym opisie wydaje mi się, że wydawało mi się też od razu, jak po raz pierwszy zobaczyłem tę książkę, że może to zwiastować powieść nawet mającą powyżej 500 stron, a mamy tutaj książkę, która ma o połowę stron mniej. Ciekaw jestem tego dzieła. Jeśli ktoś z was już miał okazję ją przeczytać, to zapraszam, aby się wypowiedzieć na ten temat. Ananda Devi, Zielone Sari. Jeszcze data od 4 listopada. Literatura piękna, powieść społeczno-obyczajowa. Podejrzewam, że może naprawdę wiele wniknąć z tych wspomnień, rozmów oraz monologów tego starego, umierającego doktora. Myślę, że może to prezentować się naprawdę, naprawdę ciekawie. Trzy kobiety plus mężczyzna umierający, który odcisnął na tych kobietach na pewno ogromne, ogromne piętno. Ananda Devi, Zielone Sari. Pora na kolejną książkę, to już będzie książka numer 8 i powiem wam, że jest to jedna z książek, wobec których ja mam osobiście naprawdę sporo oczekiwania,
której jeszcze nie czytałem, a jest to książka już, jak widzicie, Szczepana Twardocha, zatytułowana Królestwo, wydawnictwo literackie, gatunki, literatura piękna, powieść społeczno-obyczajowa, powieść środowiskowa, sensacja. 352 strony, od 2 dnia listopada można tę książkę dostać. Jest to kontynuacja bestsellerowego Króla. Jeszcze zobaczę, tu piosenki grają, chyba wszystko jest ok. Z Królem nie miałem okazji się zapoznać. Jeśli chodzi o pana Szczepana Twardocha, to czytałem Morfinę jakieś 3 lata temu i zrobiła ta książka na mnie duże wrażenie. Też chyba jest uważana za jego najlepsze dzieło. I czytałem w zeszłym roku Dracha i materiał na temat Dracha znajduje się na kanale Czterech Pasji. Gdyby ktoś chciał go obejrzeć, to serdecznie zapraszam. Z Królem nie miałem okazji się zapoznać i Królestwo jest kontynuacją tamtej książki. Może rzucimy okiem na Króla, bo tutaj mamy fragment Królestwa. I to jest właściwie styl pana Szczepana w pigułce. Ciemnymi dniami kule się w swojej... tu się zaczyna. W zimnie, w ciemnościach, w nieustającej trwodze. W zimnie, w ciemnościach, w trwodze nieustającej, ja, zwierzę nocne. Ciemnymi dniami kule się w swojej norze, szara jak ściany kryjących mnie jam. Nocą ciemną wychodzę na żer, zdrapywać resztki mięsa ze szkieletu martwego miasta, obgryzać jego zmarzłe truchło. Przemykam pomiędzy betonowymi skały, w kanionie ulic. Przebiegam po gruzowiskach lekko, nie pozostawiając śladu. Niewidzialna, prawie bezszelestna i szara. W kieszeni mam żądło, żeruję. A potem wracam, jak matka karmię tego, którego kochałam. Kulę się w legowisku, zlewam się ze ścianami, ze szmatami, kulę się obok niego, ogrzewam go resztkami ciepła, które mam jeszcze w swym ciele, ogrzewam go jak matka. Całe życie kochałam złego człowieka. Kogo ma dotyczyć ten fragment, tego osobiście nie wiem, może wy już jakoś domyślacie, na pewno jeśli czytaliście już Królestwo, albo nawet wystarczy do tego przeczytanie Króla. Król się rozgrywa, jeśli mnie pamięć nie myli, tak, w przedwojennej Polsce. To także brutalny obraz wielokulturowego kraju, który zmaga się z problemami politycznymi i społecznymi. Przedstawia zarówno skrajną biedę, jak i bogactwo. Wszystko to podlega twardym regułom świata przestępczego. W książce sensacyjnej Twardocha czytelnik znajdzie zarówno nieprzewidywalne zwroty akcji oraz ciekawy kontekst historyczny, jak i wielowymiarowych bohaterów. Powieść Twardocha to pozycja dla osób poszukujących realistycznych, często brutalnych i przerażających treści, których w fabule Króla nie brakuje. Tak, zgadzam się, ponieważ wydaje mi się, że powieść książki Twardocha, po przeczytaniu Morfiny i Dracha, doszedłem do wniosku, że zdecydowanie nie są dla wszystkich, nie każdemu styl pana Twardocha będzie pasował. Jest on dosyć nie tyle może jakoś skomplikowany stylistycznie, nie są to jakieś zdania naprawdę obszerne, ale bardzo często używa dosadnych słów, często bardzo dokładnie przedstawia jakieś opisy brutalnych wydarzeń i podejrzewam, że nie każdemu ta książka, twórczość pana Twardocha może przypaść do gustu. Jest to bardziej taka literatura, myślę, męska. Nie to, że kobiety w jego dziełach nic dla siebie nie znajdą, ale podejrzewam, że większość kobiet może mieć problem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Z Królestwem na pewno kiedyś będę chciał się zapoznać, ale wcześniej oczywiście będę musiał przeczytać Króla. Jeśli chodzi o książki polskie, to jest to na pewno, to już mogę od razu powiedzieć, jedna z tych książek, wobec których mam największe oczekiwania. Jeśli chodzi o książki z roku 2018, Szczepan Twardoch, Królestwo, od 2 listopada można tę książkę zakupić. Pora na książkę numer 9 w tym naszym premierowym materiale w cieniu książek i obok Królestwa jest to książka, są trzy, może inaczej, mam trzy książki w tym pierwszym odcinku, które z którymi wiążę takie chyba największe oczekiwania. Właśnie pierwszą było Królestwo,
a drugą z nich, wobec której żywię jeszcze większe oczekiwania, to... Czekajcie... Czyżbym się tutaj pomylił, bo... Pojawiła mi się inna książka wcześniej. A tutaj widzicie, zrobił nam się mały problem, ale już go chyba naprawię. Tak, chciałem powiedzieć o... dobrze. Czyli zrobimy tak. Najpierw zostawię na później te książki. Najpierw porozmawiamy o książce Dzieci Hurina Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Książka składa się z 272 stron, wydawnictwo znane, Pruszyński i Ska. Szczegółowe informacje, oczywiście, fantastyka, fantazy, kategoria John Ronald Reuel Tolkien, sam dla siebie jest kategorią, coś w tym jest. Od 31 października można tę książkę kupić i chyba pana Tolkiena nawet... Nie ma właściwie potrzeby, żeby go przedstawiać. No każdy, myślę, fan literatury o nim słyszał. Twórca trylogii Władca Pierścieni, Hobbita. A Dzieci Hurina, za tą książką naprawdę kryje się ciekawa historia. Tolkien wiele lat pracował nad Dziećmi Hurina. Niestety nie dane było mu dokończyć opowieści. Z tego co widziałem, chyba mogę się mylić, ale chyba zaczął pisać tę książkę w roku 1918 i do swojej śmierci, a pan Tolkien zmarł w latach 70., chyba w roku 73, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, i przez ten czas nie był w stanie Dzieci Hurina dokończyć. Podjął się tego jego syn, Christopher Tolkien, który ułożył tekst z istniejących materiałów. Całości dopełniają ilustracje Alana Lee. I tak się przedstawia historia stojące za tą książką, a jeśli chodzi o fabułę, to prawie 6,5 tysiąca lat przed wydarzeniami opisanymi we Władcy Pierścieni, czyli naprawdę kawał czasu od tych wydarzeń minął, Śródziemie leży w cieniu Czarnego Władcy. Najwięksi wojownicy wśród elfów i ludzi zginęli. Wszystko pogrąża się w ciemności i rozpaczy. Nowy, śmiertelnie niebezpieczny przywódca, Turin, syn Hurina, razem z bandą banitów przeciwstawia się Czarnemu Władcy i zmaga się z nałożoną przez niego klątwą. Historia wojny, nienawiści, walki o władzę, ale też nadziei i odwagi. Poznajcie losy Turina i Nienor. Włączmy jeszcze raz utwory. Także tak się tu przedstawia opis fabularny, 55 głosów oddanych, ocena 6, czyli naprawdę bardzo dobra, recenzje klientów, na przykład Eleanor: wszyscy znamy Tolkiena i wiemy, że czegokolwiek się on nie dotknął, tworzył z tego arcydzieło. Takie jest pierwsze zdanie tej recenzji. Ja tylko powiem, że w Dzieci Hurina ukazały się w roku 2007 na świecie i w tym samym roku ukazały się na rynku polskim. No dla fanów, znaczy inaczej, no fani Tolkiena to już na pewno Dzieci Hurina znają, a jeśli ktoś chce się zapoznać, to może kupić to wydanie Dzieci Hurina. Można te wydanie dostać od 31 października roku 2018. I tutaj wcześniej mieliśmy malutki problem, bo trochę tych kolejność książek tutaj widzę, że jest zmieniona, nim przygotowywałem się, od czasu, gdy przygotowywałem się do nagrania materiału, ale poradzimy sobie. I to jest właśnie jedna z trzech książek, jakich wspominałem, z którymi osobiście wiążę wielkie nadzieje. Jest to książka Traktat o łuskaniu fasoli pana Wiesława Myśliwskiego, wydawnictwo Znak, o panu Myśliwskim. Słyszałem już jakiś czas temu o jego twórczości i zawsze mnie bardzo interesowała i jestem już coraz bliżej momentu, aby z tą twórczością naprawdę się zapoznać. Gatunki to kategorie: literatura piękna, powieść psychologiczna. Składa się z 400 stron od 31 października
można tę książkę kupić. Powieść nagrodzona literacką nagrodą Nike z roku 2007, nagrodą literacką Gdynia 2007, książka roku 2006 magazynu literackiego Książki, czyli naprawdę jest to dzieło doceniane i z tego co widzę jest to jedna z najlepszych polskich książek, jakie się ukazały w tym wieku. Wielka powieść Wiesława Myśliwskiego. Narrator w monologu skierowanym do tajemniczego przybysza dokonuje bilansu całego życia. Już sam fakt, że coś takiego ma tam miejsce, już mnie bardzo interesuje. W jakim stopniu sam wpłynął na swój los, a jak bardzo ukształtowały go traumatyczne doznania z dzieciństwa i zakręty polskiej historii? Powieść Myśliwskiego to swoista medytacja nad rolą przeznaczenia i przypadku w ludzkim życiu. Piękna, mądra książka, do której chce się powracać. Wiesław Myśliwski jest autorem dwukrotnie uhonorowanym nagrodą Nike, Widnokrąg w 1997 roku i właśnie Traktat o łuskaniu fasoli w 2007 roku. Jego utwory były wystawiane na scenach teatrów, a także w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia, jak również filmowane przez Dziewięć Mostów, Pałac, Klucznik, Kamień na Kamieniu. Osobiście żadnego z tych filmów nie widziałem. Najnowsza powieść Wiesława Myśliwskiego, Ucho Igielne, październik 2018, to poruszająca medytacja nad ludzkim losem, pamięcią i historią. I właśnie Ucho Igielne jest tą trzecią książką, to możliwe, że już się domyśliliście, z którą wiążę właśnie takie ogromne nadzieje. Możemy rzucić okiem na recenzję. Niedługo o Uchu Igielnym sobie porozmawiamy. Traktat o łuskaniu fasoli zauważyłem dzięki nagrodzie Nike. Nigdy nie zawiodłem się na jakości książek sygnowanych tym znakiem, dlatego widząc go na fasoli, nie zastanawiając się długo, kupiłem ją. Taką książkę czytałam pierwszy raz. Tam z każdej kartki przebija pochwała człowieka, życia i wielkości jego decyzji. Nie musimy ciągle analizować i rozbierać na czynniki pierwsze naszego życia. Przede wszystkim należy je przeżyć. I ten tajemniczy gość, który moim skromnym zdaniem to już może być za dużo. Jakiś tajemniczy gość. Także Traktat o łuskaniu fasoli. Naprawdę wiążę ogromne nadzieje wobec tej książki. Od 31 października można takie wydanie się zaopatrzyć i uważam, że na pewno warto to zrobić. I teraz może, żeby już nie szukać Ucha Igielnego, zrobimy tak i tutaj po prostu przejdziemy. Tak będzie wygodnie. Właśnie Ucho Igielne, Wiesław Myśliwski, jego najnowsza książka, składająca się z 448 stron od 2 dnia listopada jest dostępna. 18 głosów, ocena 6. Niesamowicie najwyższa możliwa ocena i na pewno podejrzewam, że zasłużona. Literatura piękna, powieść psychologiczna. Ucho Igielne to poruszająca medytacja nad ludzkim losem, pamięcią i historią, zagadkowością intymnych relacji, a przede wszystkim nad tajemnicą spotkania młodości i starości. W powieści Myśliwskiego jak w lustrze odbija się kawał polskiej historii ze wszystkim, co w niej dramatyczne, bolesne, przemilczane i niewypowiedziane. Przede wszystkim jednak jest to rzecz o tym, jak upływający czas odciska piętno na ludzkim doświadczeniu siebie i świata. Piękna, głęboka literatura, w której przenikliwość obserwacji i swoista czułość wobec człowieka splatają się z wymiarem symbolicznym. Tutaj mamy fragment książki. Możemy też przeczytać. Biegłem przez tę dawną, dziką, zieloną dolinę do Ucha Igielnego. Stał już na brzegu tych spadzistych schodów, stukał laską w schodek poniżej, sprawdzając, o ile głębiej musi teraz zstąpić niż poprzednim razem. Widocznie stwierdził, że jest dużo głębiej, bo podobnie sprawdził i następny schodek, i następne. Jak można być takim starym, pomyślałem, a nawet zezłościło mnie to. W jego wieku już mało co ze świata zostaje, więc gdzie on idzie, po co? Tak przedstawia się fragment Ucha Igielnego. Osobiście uwielbiam takie książki wpasowujące się w gatunek książki psychologicznej, gdzie bohater zastanawia się nad swoim losem, nad tym, co zrobił, nad swoją przeszłością, myśli o przeszłości, rozlicza się sam ze sobą. Jestem wielkim fanem takich powieści i z tego, co udało mi się przeczytać,
już wcześniej. Jest to właściwie taki znak rozpoznawczy twórczości pana Myśliwskiego, właśnie Ludzka egzystencja i Prawda o świecie, Ucho igielne, najnowsza książka pana Wiesława Myśliwskiego od 2 dnia listopada roku 2018. Jest ta książka do kupienia. I słuchajcie, w ten oto sposób, przynajmniej ostatnia książka z tych 12, które chciałbym wam przedstawić w dzisiejszym materiale, tylko musimy ją odnaleźć. Jeśli tu zaraz nie będzie, to będę musiał wpisać. I coś się obawiam, że nie mogę jej znaleźć. Także wpiszemy tytuł. A tytuł książki to Ostatni jednorożec. Ostatni jednorożec, wydanie rozszerzone autorstwa Petera Bigla. Tutaj ją mamy. Książka ukazała się już 50 lat temu, bowiem w roku 1968 wydawnictwo Zysk i Ska, ilość stron 350. Od 31 października można tę książkę kupić. Kategorie to fantastyka i fantazy. Jednorogini żyła w lesie liliowym i pędziła żywot samotny. Pewnego dnia ruszyła w podróż w poszukiwaniu podobnych sobie. W towarzystwie nieudolnego magika Szmendryka i nieustraszonej Moli po raz pierwszy od urodzin poznaje uroki i trudy życia. Jej droga wiedzie do zamku podupadłego monarchy i do konfrontacji z bestią, która wybiła jej gatunek. Także głównym bohaterem jest jednorożec, który wyrusza na poszukiwanie, tak jak tutaj już przeczytałem, podobnych sobie. I co ciekawe, w tym wydaniu nowe wydanie zawiera sequel do powieści Nigdy nie wydano w Polsce nowelę Dwa serca, która jest kontynuacją Ostatniego jednorożca. Osobiście też patrzyłem, jakie oceny zbiera ta książka i są to oceny naprawdę dobre. Ostatni jednorożec jest uznawany za chyba najlepsze dzieło w ogóle pana Bigla. Na pewno za sprawą tej książki jest najbardziej właśnie znany. Ja osobiście lubię od czasu do czasu przeczytać właśnie takie historie, które wydają się na pierwszy rzut oka może trochę dziecinne i może na które już jestem, można trochę powiedzieć, za stary, ale zawsze jakoś wydaje mi się, że będzie tam coś jednak w takiej książce, coś uniwersalnego, coś, co na pewno zwróci moją uwagę. I coś mi się wydaje, że właśnie w Ostatnim jednorożcu może to być, i już nawet po przeczytaniu tego krótkiego fragmentu fabuły, krótkiego fragmentu tego opisu, można wywnioskować, że jest to fabuła, którą spokojnie można przełożyć na świat współczesny, poszukiwanie podobnych sobie, walka, konfrontacja tutaj z jakąś bestią, która wybiła jej gatunek, przeciwstawianie się ciężkiemu losowi, to jest bardzo, bardzo uniwersalne. Także Ostatni jednorożec, wydanie rozszerzone z nowelą Dwa serca, od 30 października roku 2018 można tę książkę kupić. I to, słuchajcie, wszystko w tym pierwszym odcinku W cieniu książek. Mam przygotowane jeszcze już jeszcze 11 książek, ale nie będę w pierwszym odcinku wam już ich przedstawiał. Nie chciałbym, żeby on trwał jakieś prawie półtorej godziny. Także na tych 12 się zatrzymamy. Mam nadzieję, że materiał przypadł wam do gustu. Dajcie znać, czy taka forma wam się podoba, które książki zwróciły w szczególności waszą największą uwagę. Może już niektóre z nich czytaliście, może planujecie jakiejś bliskiej osobie sprawić prezent właśnie w postaci jednej z tych książek. Dajcie znać,
Też dajcie znać, jakie książki czytacie obecnie. Z chęcią czytam wasze komentarze i lubię z wami rozmawiać, także nie krępujcie się, tylko śmiało piszcie. Ja tak tylko powiem, że jeśli chodzi o mnie, tak jak wspominałem, to wszystkie książki mnie interesują, dlatego bardzo interesują, dlatego je przedstawiłem. Aczkolwiek chyba takie największe nadzieje to wiąże właśnie z Królestwem, Uchem Igielnym i z Traktatem o łuskaniu fasoli. Myślę, że te trzy książki mogą naprawdę mnie zainteresować, a w szczególności książki Wiesława Myśliwskiego, ale też ciekawią mnie Outsiderzy. Interesująco zapowiada się książka o relacji Józefa Piłsudskiego i kobiety, z którą się związał. Interesująco bardzo przedstawia się Jacek, kobieta w bieli, także naprawdę jest myślę, co czytać. Zapraszam jeszcze raz do komentowania, zapraszam do pozytywnego oceniania filmu, jeśli przypadł wam do gustu. Z góry za to dziękuję, zapraszam do subskrybowania, gdybyście chcieli zostać ze mną na dłużej. Naprawdę dużo to dla mnie znaczy i z góry za to dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Kolejny odcinek w Cieniu Książek myślałem, żeby zamieścić za miesiąc, ale kto wie, czy może nie zrobię tego wcześniej, jeśli ten epizod wam przypadnie do gustu, to może nagram go wcześniej i zamieszczę. Jeszcze zobaczymy. Dobrze, już nie przedłużam. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!